Hej Dina, cześć Dino, jak się macie? Czy chcielibyście nauczyć się czegoś nowego? Dobrze, zatem naciśnijmy przycisk i zobaczmy, czego się dzisiaj nauczymy. Kolory! Fantastycznie! Będziemy uczyć się o kolorach za pomocą prezentów. O, to coś nowego. To jest chiński smok i pomoże nam w nauce. Zobaczcie, to ten smok. Jaki on jest piękny. Wow! Okej, wskakujcie, moje dinozaury. Zobaczcie, dinozaury, prezenty! Prezenty są po to, żeby wręczać je sobie. A więc zróbmy to! Ten prezent jest dla ciebie, Dina! Od Dino! Wow, to brązowa książka! Teraz twoja kolej, Dina! Ten prezent będzie od ciebie dla Dino! Zielona kostka! To takie miłe uczucie obdarowywać się. Okej, wskakujcie na smoka! O, zobaczcie, mamy więcej prezentów! Okej, Dino, teraz twoja kolej, żeby obdarować kogoś prezentem. Wow, biała muszelka! Niebieska piłka do rugby! Brawo, moje dinozaury! Obdarowaliście się wspaniałymi prezentami! Teraz czas wrócić na smoka i polecieć dalej! Dzisiaj nie tylko nauczyliśmy się obdarowywać prezentami, ale też nauczyliśmy się kolorów. Czy pamiętacie jaki? Czerwony prezent i brązowa książka. Żółty prezent i zielona kostka. Niebieski prezent i biała muszelka. Fioletowy prezent i niebieska piłka do rugby. Brawo, moje dinozaury! Wesołego chińskiego nowego roku! Cześć, Dino! Cześć, Dina! O! Mamy tu też mamę Dino! Witam! Mamy dzisiaj taki wspaniały dzień, idealny, żeby zagrać w grę. Czy chcielibyście zagrać? Haha, doskonale! Dino, czy mógłbyś wcisnąć przycisk i zobaczymy, w jaką grę zagramy? Gra w berka? O, co to może być? Wspaniale! Idziemy do parku, żeby grać w berka w jakiś nowatorski sposób. Użyjemy naszego specjalnego koła fortuny, żeby zdecydować, która kolej jest kogo. Mama Dino będzie pierwsza. Mama Dino może schwytać Dino albo Dinę tylko i wyłącznie, kiedy stoją na ziemi. Okej, zaczynamy! Uciekaj, Dino! Uciekaj, Dina! Jesteś gotowa, mama Dino? Okej, zaczynamy grę! Haha, Dino, szybciutko! To był świetny pomysł, Dino. Nie stoisz na ziemi, więc mama Dino nie może cię złapać. A ty, Dina, się schowałaś za drzewami, tak żeby nie widziała cię mama Dino. Haha, to jest świetny pomysł. O?
Wow! Mamie Dino udało się ciebie znaleźć, Dina! Złapała cię! Mamo Dina, teraz musisz znaleźć Dino! Dino, czy to na pewno dobry pomysł, żeby zejść z trampoliny? Mama Dino może cię złapać! O, Dino! Mama Dina i Dina złapały cię! Świetna robota, moje dinozaury! Ale mieliśmy super zabawę! Haha! Dobrze się bawiliście, moje kochane dinozaury? Tak myślałem! Zatem do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, Dino! Czy chciałbyś dzisiaj się pouczyć i pograć w domino? Doskonale, więc zaczynajmy! Zobacz, Dino! Czerwone domino uformowało literę A. Świetnie, zobaczmy, jakie inne literki możemy znaleźć. Zielone domino formują literę B. Doskonale. Kontynuujemy. Zobacz, Dino, tam jest niebieskie domino. Te domina wyglądają jak niebieska chmurka. Świetnie! Zobaczmy, jakie inne kształty możemy znaleźć. Zobacz, Dino, tam są żółte domina. I te domina formują żółte słoneczko. Idealnie, Dino! Odnaleźliśmy wszystkie domina. Powtórzmy je teraz. Czerwona literka A, zielona literka B, niebieska chmurka i żółte słoneczko. Pa, Dino! Do zobaczenia następnym razem! Hej, Dino! Hej, Dina! Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? W takim razie naciśnijmy przycisk i zobaczmy! Ciekawe, co to będzie? Jedzenie? Zegarek? I park! Tematem dzisiejszej lekcji będzie czas, a będziemy się tego uczyć w parku! Dziś nauczymy się o godzinach, w których jemy. I zobaczcie, co tutaj mamy! Wielki zegar! Zegary mają namalowane liczby od 1 do 12. Ten zegar ma dwie wskazówki. Ta krótsza pokazuje, która jest godzina. A dłuższa wskazówka wskazuje minuty. Czy wszystko rozumiecie, moje dinozaury? Nie ma się czym martwić. Zaraz poćwiczymy. Dino, chcesz poćwiczyć pierwszy? Dino, przesuń wskazówkę na godzinę 8. Pamiętaj, że wskazówka godzin jest krótsza.
Brawo, Dino, to jest godzina 8. O 8 rano można zjeść śniadanie. A teraz przesuń wskazówkę na godzinę, o której zjadłbyś lunch. Brawo, Dino, doskonale. Obie wskazówki wskazują nam na godzinę 12 w południe. Dina, ty też chcesz spróbować? Przesuń wskazówki na godzinę, o której zjesz obiad. Brawo, Dina, to jest godzina 5 po południu. Dino, spróbujesz jeszcze raz? Pokaż nam teraz godzinę, o której kładziesz się spać. 10 w nocy? Tak późno chodzisz spać, Dino? Nie? Dino, ty psotniku! Okej, powtórzmy teraz, czego się nauczyliśmy. 8 rano, o tej godzinie jemy śniadanie. 12 jemy lunch. A o 5 po południu obiadek. Brawo, Dina i Dina! Dobrze się dzisiaj bawiliście? Doskonale! Zatem do zobaczenia! Cześć, Dino! Jak się miewasz? Czy chciałbyś dzisiaj pograć w piłeczki? Doskonale! Zatem zaczynamy! Czerwony. Czy widzisz, które schody są czerwone? Tak jest, Dino! Teraz możesz puścić piłeczkę po schodach do kubeczka. Pomarańczowy. Czy widzisz pomarańczowe schodki? Chwila, moment! To są zielone schodki. Świetnie! Popchnij piłeczkę tak, żeby wpadła do pomarańczowego kubeczka. Zielony. Widzisz już zielone schodki? Tak jest, Dino. To są zielone schodki. Niebieski. Widzisz już niebieskie schodki? Idealnie! Pchnij piłeczkę, ona wpadnie do niebieskiego kubeczka! Świetna robota, Dino! Ukończyłeś naszą grę na 5! Nauczyliśmy się tylu kolorów! Czy chciałbyś się powtórzyć? Czerwony. Pomarańczowy. Zielony. Niebieski. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Cześć, Dino! Czy chciałbyś dzisiaj pograć z Dino w chowanego? Doskonale! Zatem zaczynamy! Gdzie jest Dina? Myślę, że powinieneś poszukać za tym murkiem.
Tutaj jest. Spróbujmy jeszcze raz. Gdzie ona się schowała, Dino? Masz rację. Przeszukajmy te pudełka. Spróbuj innego, Dino. Doskonale. Okej, Dina. Poszukajmy innego miejsca na chowanie się. Masz jakiś pomysł, Dino? Przyjrzyjmy się temu koszowi na śmieci. Tutaj jest. Okej, zagrajmy jeszcze raz. Gdzie jest Dina? Oczywiście. Mogła się schować w tych krzakach. Znaleźliśmy cię, Dina. Ale dzisiaj mieliśmy super zabawę. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele. Cześć, Dina. Cześć, Dino. Zobaczcie, jak wiele chmurek mamy dzisiaj na niebie. Czy chcielibyście na nie popatrzeć? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Spójrzcie na niebo. Jest ich więcej. Hej, te chmurki wyglądają jak cyferki. Jeden. Dwa. Jestem pewien, że mamy tutaj więcej chmurek. Wejdźmy na tą górkę i poszukajmy ich. Nie ma co się śpieszyć, to nie wyścig. Zobaczcie, jest więcej chmurek. Cztery. Pięć. Sześć. Doskonale. Jeszcze trochę i będziemy na samym szczycie. Wow, ale widok. Widzicie jeszcze jakieś chmurki? Tam są. Siedem. 8. I gwiazdka. Dziewięć. 10. Te chmurki są niesamowite. Doskonale. Nauczyliśmy się liczyć dzięki nim. To wspaniałe. Powtórzmy te numery. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem.
8, 9 i 10. Ale mieliśmy dzisiaj mnóstwo zabawy, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem.